Tytuł kursu: Systemy suchej zabudowy, część pierwsza. Moduł: Przyrządy i metody pomiarowe. Temat: Składniki betonu. Witam Państwa serdecznie. Na dzisiejszym wykładzie porozmawiamy o zaletach stosowania betonu. W dzisiejszych czasach beton jest najpowszechniej stosowanym materiałem w budownictwie. W budowie domów materiał ten zajął wysoką pozycję, wyprzedzając kamień, cegłę i drewno. Do głównych cech betonu należy duża wytrzymałość na ściskanie i mała na rozciąganie. Sprawia to, że ten materiał jest po prostu idealny podczas budowy domów. Kolejną zaletą betonu jest ognioodporność, kruchość i niesamowita twardość, o czym chyba każdy w swoim życiu zdążył się przekonać. Często na własnej skórze. Panie profesorze, czytałem, że do wytworzenia betonu stosuje się domieszki. Czy mógłby pan wyjaśnić dlaczego? Oczywiście. Otóż zastosowanie do wytworzenia betonu dodatków bądź domieszek ma na celu poprawienie właściwości betonu. A jakie mają one zadanie? Głównym zadaniem domieszek jest zmodyfikowanie właściwości mieszanki betonowej i betonu. Dodawane są podczas procesu mieszania mieszanki betonowej. Przyjmuje się, że ilość domieszek stosowanych do betonu nie powinna być większa niż 5% masy cementu. Domieszki uplastyczniające, plastyfikatory oraz superplastyfikatory posiadają właściwości zmniejszające siły tarcia mieszanki i napięcie powierzchniowe wody. Pozwala to na łatwiejsze zwilżenie cząstek kruszywa oraz spoiwa przez wodę, przez co mieszanka staje się bardziej plastyczna. Zaletami stosowania plastyfikatorów oraz superplastyfikatorów są przede wszystkim zmniejszenie wskaźnika WS, woda spoiwo, a także poprawienie urabialności i ułatwienie transportu mieszanki betonowej. Domieszki te stosowane mogą być zarówno przed dodaniem wody do mieszanki z wodą, jak i po dodaniu wody zarobowej. Domieszki napowietrzające wytwarzają dużą ilość mikropęcherzyków w świeżej mieszance betonowej. Mikropęcherzyki te zmniejszają nasiąkliwość i podwyższają mrozoodporność betonu. Powoduje to utrudnienie podciągania kapilarnego wody i zmniejszają nasiąkliwość betonu. Beton więc, do wyrobu którego zostały użyte domieszki napowietrzające, charakteryzuje się zwiększoną trwałością oraz odpornością na działanie czynników atmosferycznych i agresywnością środowiska. Domieszki napowietrzające stosowane są do betonów wykorzystywanych do produkcji stopni schodów, zbiorników w oczyszczalniach ścieków, płyt chodnikowych czy innych elementów betonowych, które narażane są na niekorzystne działanie wody lub wilgoci oraz pracujących w warunkach o obniżonej temperaturze. Teraz zrobimy małą przerwę. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.